zostało podpisane porozumienie z wójtem gminy Ostróda. Jest to szansa dla mieszkańców na po prostu tanie mieszkania. Czy mógł pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Rzeczywiście to porozumienie jest pierwszym krokiem ku temu, żeby takie mieszkania powstały w gminie Ostróda. Oczywiście dużo pracy przed nami, dlatego też po stronie gminy będzie konieczność przeanalizowania, ile tych mieszkań ma powstać, w jakiej formule i dla kogo. Potrzeby są na poziomie kilkuset mieszkań, no ale tutaj raczej myślę około między 50 a 100 mieszkań. Kiedy taką informację już będziemy mieli, zastanowimy się, gdzie mają powstać te mieszkania. Przymierzamy się do potencjalnych lokalizacji. Gmina dysponuje mieniem. Tu jeszcze jest jedna rzecz. Tu może chodzić o grunty państwowe. Nie tylko, mogę być publiczne, czyli gminne, ewentualnie te, które są w gestii choćby KOWR-u. Są takie grunty, bo tu KZN ma takie możliwości prawne przejmowania gruntów od instytucji państwowych. I raczej tu przewiduje takie inwestycje na gruntach KOWR-owskich. Całość decyzji o tym, kto zamieszka, w jakiej kolejności, jakie będą duże te mieszkania, bo to też będzie wynikało z tej analizy, to wszystko będzie w rękach gminy. Program w ogóle skierowany jest dla osób, które nie do końca mają zdolności kredytowe, czyli ja tu przede wszystkim myślę o młodych małżeństwach, które są na dorobku, może nie do końca spełniają warunki i też czasami to może spowodować, że zostaną tutaj, nie będą zmieniać miejsca zamieszkania. Też myślę o rodzinach z dziećmi niepełnosprawnymi, prawda, czy w ogóle o osobach niepełnosprawnych. Tutaj ten program daje duże możliwości właśnie dla gmin, dla samorządu. To my będziemy wybierać mieszkańców, którzy ewentualnie skorzystają tutaj z naszej propozycji. Następnie będzie powołana spółka KZN-u, do której wniesiemy tę nieruchomość i będziemy realizować. To oznacza w dużym skrócie, że powstaną mieszkania o niskim czynszu, dostępnym dla każdego, ale w żaden sposób nie będzie to obciążać budżetu gminy. Całość finansowania będzie po stronie KZN-u, będą to środki rządowe, które są już w tej chwili zabezpieczone. Czy te mieszkania będą tylko i wyłącznie pod wynajem, czy to będą też mieszkania z możliwością przejęcia ich na własność w pewnym czasie? Tak, i takie, bo takie programy są realizowane, tylko że one, mogę powiedzieć dzisiaj, takie programy są trochę kulejące. Też myślę o tym, żeby ten czynsz, czy wysokość tego czynszu pozwalała na to, żeby młodzi ludzie mogli stać się właścicielami. Tego absolutnie nie wykluczamy, wręcz nie chcę mówić, że to tylko taki sposób będzie, ale jednym ze sposobów właśnie również poszukiwania najemcy to będą ci najemcy, którzy staną się właścicielami tych mieszkań. Dzisiaj został podpisany list intencyjny, termin realizacji. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, ile to czasu zajmie do powstania pierwszych mieszkań? Od razu mogę odpowiedzieć, że nie wcześniej niż 2 lata. Ja przewiduję, że to w przeciągu 2, maksymalnie 3 lat, czyli gdzieś tak 2023 byłby tym rokiem, kiedy można byłoby nas rozliczyć z efektów dzisiejszego porozumienia.